O Wiki Gabor, która wygrała prowizję Junior, też romskie korzenie. Słyszał pan jakieś piosenki, Wiki Gabor? No, tak słyszę, słyszę tylko, że nie, to, są, to nie są romskie piosenki. Ja, ja bardzo się cieszę, tak, tak samo jak się cieszyłem jak Edytkę Górniak, lansowaną w początku. Bardzo się cieszyłem i ona poszła już na cały świat, jej piosenki. No, w tej chwili Vicky Garbor też robi ten, bo Fajnie, że nie robi to samo, co my robimy wszyscy, tak, tą, te typowo takie cygańskie, naszych korzeni piosenki. Ona robi takie piosenki już bardziej dla świata i to jest piękne, to podnosi nam e, kunszt naszej kultury, naszej e, tradycji, naszych Romów. Właśnie uważa pan, że tak jak disco polo wróciło do łask, chociażby za sprawą Zenka, tak samo romska kultura będzie teraz bardziej popularna na świecie i za sprawą filmu Zenek i za sprawą na przykład waszego udziału w Jakato Melodia i za sprawą Vicky Gabor, która może nie tworzy romskiej muzyki, ale gdzieś e, szerzy tą kulturę, nie, nie wstydzi się tego skąd pochodzi. Proszę mi pozwolić, że nie będę skromny w tym momencie, bo chcę powiedzieć, że nasza muzyka cały czas jest na topie i cały czas się podoba i nie, nie, nie tylko z tych, tych ekspektów. Ta muzyka się zawsze podoba, bo ona jest różnorodna, ta nasza muzyka. Z, z innego kraju Romowie grają inaczej, my gramy inaczej, ponieważ my bierzemy naleciałości z danego kraju, gdzie mieszkamy. I kultury, i religii, i muzyki. Także ta nasza muzyka jest bardzo różnorodna. A muzyka Romów jest zawsze powolarna i ciekawa. Fani doczekają, czy Don Wassel jeszcze będzie nagrywał nowe hity. Ja, ja szczerze powiem, że są dwie firmy, od ponad trzy lata jestem zaległy im już trzy wydania moich albumów muzycznych i czekają na to, czekają na to i teraz muszę teraz szybciutko to zrobić, bo nadążyć, bo po prostu mam po prostu zaległości. Fani nie mogą się doczekać, my też. Chciałem zapytać, rozmawialiśmy. A jeszcze chciałem dodać, że w tej chwili mamy 11 złotych płyt, a właśnie firma akurat, nie wiem czy mogę powiedzieć, ale Folk, firma Folk, przyznała nam 12 płytę, ale już platynową i czekają właśnie na wydanie tej nowej płyty naszej.